Hej, cześć siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Unity. Nie jestem dokładnie pewien, co ja w sumie kurde miałem zrobić tutaj, ale chyba moim celem na teraz było przykoksić trochę, zagrę w misję nomadyny, przykoksić trochę moją kawiarnię, żeby generowała bardzo, bardzo fajne przychody, dlatego myślę, że udamy się w tej chwili i wykonamy sobie tą misję. Szyte grubymi nićmi. Rosse Bertin, jeden ze współprac... jednej ze współpracowniczek pani Guze coś grozi. Odszukaj ją, odprowadź w bezpieczne miejsce. O Jezus Maria. No dobra. Znowu trzeba będzie eskortować jakąś dupę. Znowu ciekawy jestem, czy będzie przybierała pozycję dupnej walki, czyli wypina dupę do tyłu i udaje, że walczy. Kiedy tak naprawdę tylko, wiecie, jest w niebezpieczeństwie. Ale to różnie bywa. Zobaczy się. Na razie musimy przeżyć ten nieprawdopodobnie drugi loading. Wczoraj jak byłem na Sony PlayStation Event, PlayStation Extra Live w Krakowie, to pojawił się tam taki stary, znajomy znajomej i on tak mnie w sumie nie rozpoznał, kim ja jestem do końca. Nie znałem go za bardzo. Znaczy ja wiedziałem, kim on jest, on mnie tam może pamiętał, ale to było lata temu. I on tak stoi i mówi: nie, Assassin's Creed Unity na PC to jest genialnie zoptymalizowane, mi to chodzi bosko. Ktoś tam, jaką masz kartę? A 780, nie? Mi to chodzi genialnie w ogóle, co oni kurwa w ogóle wiedzą o w ogóle optymalizacji, wszyscy się wysławiają na ten temat, oni w ogóle chuja wiedzą. Tak stoję, myślę, przestań pierdolić. No niestety nie przestał pierdolić, ale no już nic nie poradzimy. Idziemy do naszej madam i wysłuchajmy, o czym będzie misja. The Queen's dressmaker, Rose Bertin, agreed to make new costumes for the theater. But it seems her royal past wasn't enough to spare her the attentions of radicals. Les actes des apôtres vandalized her shop, and now Rose is nowhere to be found. Go to the Marais and see what you can find out. I'm worried about her. No dobra, w porządku. Gdzie to ona będzie? Rosse Bertin? Jaki jest w ogóle poziom trudności tej misji? To jest moje pytanie, bo tak wszedłem, nie sprawdziłem nawet. Dobra, musimy iść tutaj. To może, skoro już wchodzimy do obszaru, możemy sobie ustalić taką taktykę, że kiedy będziemy wchodzili do obszaru i będziemy mieli misję w obszarze, który nie jest jeszcze zsynchronizowany, to po prostu wtedy będziemy sobie ten obszar synchronizowali. Nie wiem, czy płynięcie jest najlepszą opcją. Spróbuję sobie przeskakać przez te łódeczki. Lubię się czasami zamknąć, sobie po prostu posłuchać odgłosów z gry, nie? Bo tak rzadko je słyszę niestety, że szok. No tak, oczywiście jeszcze trzeba wskoczyć do wody. Na główkę w sensie, bo jakby nie mógł normalnie, nie? Optymalność, aerodynamika. To są zalety każdego alchemika? Nieważne. Asasynika nie za bardzo pasowało. W ogóle mówić asasynika, co? Asasynik. Taki samochód, wiecie? Nie, ja mylę Citroeny z Mercedesem, to może ja nie będę wypowiadał nawet słowa samochód, bo to zaraz wywoła hejty w internetach. No nic, tą misję jeszcze poświęcimy właśnie na jakieś zdobywanie hajsu, na przykokrzenie, co ja kurwa zrobiłem? Na przykokrzenie tego naszego teatru, a potem będziemy myślę, już jak już mówiłem, po farmie troszeczkę hajs z mojej kawiarni. Kiedy już sobie uzbieram dostateczną ilość gotówki, tak nie, myślę, że z 10 tysięcy wystarczy, żeby zupgrade'ować z deczka nasz tutaj cały setup, wywindujemy się na wyższy level i powinniśmy być w stanie na lajcie podejść do kolejnej misji. Bo sobie skurwibąki wymyślili teraz w Assassinie poziomy trudności misji. To jest szczerze mówiąc chyba pierwszy raz, kiedy ever się to pojawia tak naprawdę. Tak więc, Dobra, ktoś mnie tam widział, ktoś mnie tam nie lubił, nieważne. Hopaj! A, żebym za wysoko nie doskoczył, ale to nic. Jestem na miejscu, do którego chciałem dotrzeć. Wgramol się wgramol. Strasznie śmiesznie to wyglądało po tym dachu, tak ty. Jak takie raczkowanie mojego dziecka, nie? Kurde, no mi jest po prostu smutno, że ta gra jest taka fajna, a tak źle chodzi, naprawdę. Dosłownie jest mi smutno. Dobra, gdzie jest ten osrana belka? Ja żebym tylko nie spadł, dobrze.
Synchronizacja dokonana, to już chyba raczej nie mogę tego spierdolić, chociaż w końcu to ja, Tivur, człowiek, który spierdoli wszystko. Tak na mnie mawiają. Z jednej strony Unity jest o tyle fajne, że powraca do takich bardzo kluczowych elementów Assassina, czyli wiecie, znaczy może kluczowe, nie kluczowe, ale dawne jest odejście od tego całego motywu, który był w Black Flagu, tego, że świat gry jest tak naprawdę serią mniejszych miejsc, czyli wiecie, morze i pływanie pomiędzy tymi wysepkami i tak dalej. Ten tutaj wygląda na bardzo zadowolonego. Martwi ludzie leżą na ulicy, a co? Tutaj mamy, wiecie, tutaj mamy jedno konkretne miejsce, które musimy sobie zbadać. Jest to właśnie Paryż. To był ten przestępca? Czy jest ich więcej? Już? No chyba już. Nie dostałem za to nic, dlatego wolę, szczerze mówiąc, łapać złodziei na ulicach. Dobra, odszukajmy Rose Bertin. Never mind. Wejdziemy sobie na jakiś wyższy tutaj punkt, tylko tak, żeby się do nas nie przyczepili. Połazimy sobie i poszukamy. Myślę, że z dachu to będzie dobre miejsce obserwacyjne. Wszędzie są przeciwnicy. Co oni sobie kurwa wymyślili, że wszędzie są przeciwnicy? O dobra. Pomów. Aha, ma sobie z nią pomówić, tak? Zajebiście. Szkoda, że tu wszędzie są właśnie, jak już wspomniałem, przeciwnicy. Jolo! Nic mi kurwa nie zrobicie. Mam 5 kurwa z WF-u. O. How awesome. Ona jest za ścianą czy przed ścianą? Ona jest za ścianą chyba. Chociaż nie jestem kurwa pewien, szczerze mówiąc, jak tak na to teraz patrzę. Będę mógł zwabić tego ziomusia. To mam jakiegoś strzelca. Ciebie chcę zwabić. No i zabić też. No i mnie zauważyli, no. God damn it. To bombę ogłuszającą z niego wyciągnąłem. No siema, panowie. Dobra, napierdalamy się zatem. Chodźcie, chodźcie. Trzeba zabić na pewno tych, którzy tu kurwa operują pistoletami. Oni największą zagrożenie stanowią. No, no, turlaj się, turlaj się, turlaj się! Dobrze, tutaj tego. On tam właśnie wyciągał już jakiś kurwa pistolero. No i umarłem. Serio? Ja pierdolę, kurwa mać. No. Jak trudny to jest obszar, no. Oni strasznie duży damage mają. No mnie przeraża, jak ja tej po prostu nie wyegzekwuję walki perfekcyjnie, no to chuja udziałam. God damn it, oni są tam wszędzie. Może powinienem mieć takie trochę... Gdzie mnie kurwa wrzuciła ta misja? Dobra, 90 metrów, to nie jest źle. To jest masakra po prostu. Tutaj są kurwa przeciwnicy też, ci cali templariusze czerwoni. Też jestem czerwony, a powinienem być swój ziomek dla nich. Dobra, wejdźmy tutaj. Taka moja lekka przewaga w tej chwili, że wiem, gdzie ona tam już mniej więcej jest. Aczkolwiek niestety nie pomoże mi to w tym, że goście kurwa nie mają na parę strzałów. Więc może w tej materii walka jest trudniejsza. Goście się nie pierdolą z tym, żeby się od nas odsunąć i po prostu do nas strzelać. Co jest właśnie chyba tutaj największym utrudnieniem. Aha, troszeczkę się od niej odsunąłem. Jak ci goście są w ogóle ustawieni? Tamten jest za czymś, tamten jest za czymś. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Jakiś medalionik to I don't give a fuck, ale tego gościa bym zabił. Może nikt tego nie zauważy. Powal złodzieja? Nie, 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 to wyjebane mam na tego złodzieja. Dobra, zakradniemy się tutaj. Za tego pana. Może nikt nie zobaczy, jak go zabijam. Bo fajnie by było ten dzwon alarmowy wyłączyć. Dobra. Tamten nie będzie widział, co ja tutaj robię. Sabotujmy go. Tyle dobrze, że też nikt nie widzi, jak sabotuje dzwon. O, ty, już mnie tam wyczajali. Tak dobrze nie ma. Jeden tutaj jakieś kwiatki plewi. Ten złodziej tam biega, oni mają wyjebane, to w sumie dobrze, bo jeszcze by przyciągał uwagę i oni by się tacy, wiecie, rozochoceni robili. Wejdziemy znowu na górę. Paru żeśmy ściągnęli. To na pewno ułatwi mi za chwilę walkę.
No dobra, panie i panowie, gdzie wy się tutaj jeszcze znajdujecie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tam obserwują, tu obserwują. Ten złodziej dalej tam biega. Nie, on nie potrafi wybiec z tamtej lokacji, bo tak biega i krąży. Wytyfy. Ciekaw jestem, czy dałbym radę zabić tych dwóch ziomków na raz. Ale wątpię. Mam podwójne zabójstwo, takie normalne. Ale chyba nie mam niestety podwójnego zabójstwa z powietrza. Mam tą broń palną, ale jak ja tu zacznę strzelać, no to zdecydowanie trzeba będzie już zrobić małe piekiełko tutaj. To może się skończyć dwojako. Dobra, spróbujmy w takim razie. Dam radę któregoś z nich zabić? Nie dam rady? Nie, chyba za wysoko jestem. Zejdźmy sobie tutaj. Okej. Już teraz raczej dam radę. No daj mi go zabić, no. Jak ja się muszę kurwa ustawić, żeby mógł go zabić, bo... Przed chwilą jeszcze miałem czerwoną opcję, żeby go zabić. O, właśnie. Dobra. Tutaj kolejny. Też za bardzo nie chcę gość walczyć. Kurwa mać. No i przez to, że wyszedłem z tą walką tak trochę dalej. O, zajebiście. Sobie tutaj aktywowałem wzrok orła kompletnie niepotrzebnie. Trzeba tutaj dość spostrzegawczym być, żeby ich sensownie kontrować. To trzeba przyznać. Dobra, okej, udało się. Rozdupcyłem ich wszystkich. A co z tobą? Madame Bertin, presume. Oh, you must be Charlotte's friend. I came here to recover my work from these scoundrels, but well. Say no more. Get yourself to safety. I'll deal with this. Merci. Aha, dobra, będziemy musieli coś odzyskać. Powalmy tego złodzieja debila, który kurwa tutaj tak biega i w ogóle nie wie co ze sobą zrobić. Tak przy okazji będziemy zmierzali do tego miejsca, gdzie mamy iść i coś odzyskać. Co za frajer, hehehe. Chociaż może zobaczmy, co jest bliżej, najbliżej. A, w sumie równo, dobra, już tutaj jest zaraz obok. To sobie wejdźmy. Odzyskaj kostiumy. Ciekawy jestem w sumie, na jakim poziomie są ci przeciwnicy. To się chyba nad ich głowami wyświetla, tak mi się wydaje, tylko ja tego po prostu nie zauważam. Aha, dobra. Wskoczmy do sianka. Może nas nikt nie zauważy, jak do tego siana wskoczę. A i co? No i przydałoby się być takim sneaky fuckerem lekkim. Zobaczymy tylko, czy mi się uda. Jak oni są poodwracani? Gdzie oni się patrzą? To jest chyba najważniejsza tutaj część tego mojego researcha małego. Dobra, zróbmy tak. Siema. Ciebie nie ma. Czy tamci to zauważą w ogóle? No ludzie się teraz strasznie tutaj rozochocili. A może uda mi się po prostu stąd spierdolić, zanim oni się w ogóle skapną, że ja tutaj byłem. To chyba najlepsza opcja. Spierdalajcie ode mnie. No, przechodź. Arno, Jezu! No, kurwa. Zbaguj się jeszcze, wiesz? O, przelaz. Jesus Christ. Szalone rzeczy się dzieją. Na górę. Nie wiem, czy się da. Nie da się. Super. Genialnie. Dobra. No, to idziemy do pozostałych tych. No, mam kolejnego złodzieja do powalenia, serio? Chyba dużo tych złodziejów. A my oczywiście jesteśmy tutaj tym, który sprawuje władzę. 2600 już mam. Widzę, że finanse rosną, fajnie. Ale daleko mi jeszcze do bogactwa, które jest, wiecie, potrzebne, żeby mieć tamte przedmioty za 130 tysięcy. Nie pamiętam ciągle. Pamiętam tylko, że w Far Cry są rupie, a tutaj już kurwa nie pamiętam, jak się ta waluta nazywa. Trudno mi to spamiętać. Na do chuja pana, co ja kurwa zrobiłem? Nie to chciałem zrobić! Chciałem nacisnąć lewy trigger, kurwa! A nie lewy bumper. Nacisnąłem lewy bumper i gościa zabiłem, a chciałem kucnąć, żeby go podejść. What the fuck? Dobra, pozwisaj sobie jeszcze przez chwilę, bo ja tam tego gościa chciałbym ogólnie podejść, a niekoniecznie... Dobra, jeżeli będę chciał go podejść, to chyba będę musiał trochę inne podejście mieć, hehehe. Ale tutaj myślę, że na luzie dam radę. Tylko czy on tutaj stoi? Dobra, okej. Okay. Myślę, że jak wejdę tędy, to kolegi nie ma. Dyn, bye bye. Takie, hej, siema, pff, nie macie.
Perfekt. Dobra. Gdzie jest to coś, co mamy odzyskać? Tam. Mamy tu niestety paru kolegów dookoła. Fajnie by było ich sobie pozałatwiać. To jest jakaś brama. Jest niby cień. Chyba dałbym radę tego gościa załatwić. Natomiast kolejny. No ba. Jesus fucking Christ. Może po prostu zacznę z nimi walczyć. Oni tutaj już nie wygląda na to, żeby było ich jakaś straszna masa. Nie ma już tych strzelców. To chyba najlepsza rzecz, bo oni naprawdę srogi damage potrafią siać. A nie, jeszcze jeden tutaj się znajdzie. No chodź, no chodź, come on. Kurwa, celuje z palców, widzieliście? On rękoma strzelą, w ogóle nic nie miał w tych rękach, a i tak celował. Lovely. O, znowu nacisnąłem ten bumper, żeby strzelić. Co ja mam z tym bumperem? Ja chcę wzrok orła bumperem włączać, a to nie tak działa. Dobra, spróbujmy zrobić tak. To powinno być raczej ciche. Nikt się tutaj nie skapnął chyba. To spróbujmy zrobić tak. YOLO. No, 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 kurwa. Odzyskaj. Okej. Okay. Oni sobie tutaj chyba się rozeszli na boki, więc jest szansa, że oni po prostu nie zauważą. Jak się tylko tutaj jeszcze Arno sprawnie i szybko wespnie, to jest szansa, że ja zniknę ponownie, zanim mnie zauważą. Tak jest. Za chwilę jak pójdą dalej niż 3 kroki od swojej obecnej pozycji, to się skapną, że tak, no, z 4-5 ich kolegów nie żyje. Ojej. Dobra, mamy kolejnych strzelców. Mam też jakieś domiszcze, do którego możemy wejść, ale to not now. Dobra. Kogo my tu mamy? No mamy pana strzelca na pewno, który jest zapewne nie do końca na dachu, znaczy na daszku, ale takim niższym daszku, więc lightowo go sobie ściągniemy teraz. No, 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 bye bye. Nikt nie widział. Z powrotem na górę. Gramol się. No i tak, tam mamy... O Jezu, znowu bumper klikam. What the fuck is wrong with me? Ciekaw jestem, czy ja mogę ich po prostu jakoś, wiecie, rozproszyć. Nie, Arno, nie. Jeden poziom niżej. O tak, tutaj. Dobry chłopak. Dobra, jeszcze raz, jak oni są rozstawieni? Przydałoby się zabić tych dwóch i myślę potem na lajcie sobie to wyciągnę. Jak ich zniszczyć obydwu tak, żeby ani jeden, ani drugi się nie skapnął? Spróbujemy zrobić tak. Skoczymy na tego, jak tamten wyjdzie za tą bramę, a tamten odsunie się z powrotem na prawo. Ten tutaj pomiędzy tymi krzakami teraz siedzi. No, rozejdźcie się panowie. Wtedy się ustawicie idealnie do tego, co tutaj planuję uskutecznić. Jak on to śmiesznie skoczył, nie wiem, czy to widzieliście. Dobra, ludzie tutaj są strasznie... Łohoho, co się stało? On go kurwa skoczył i go zabił. A zabiłem was? Nie, to się uspokójcie. No i bęk. Nie zauważyłem, Arno, żebyś był obwieszony tymi kostiumami, które właśnie odzyskaliśmy, więc chill the fuck out. Ucieknij z okolicy, bitch please. Tu mamy sianko, widzę. Sprytnie, co sobie wymyślili, że siano jest, że do siana z dachu wskoczymy wtedy, kiedy będą gołębie na krawędzi i też tak trochę osrane te krawędzie będą. Gdzie ja mam biec, żeby sensownie dobyć? No chyba w miarę biegnę. Wiecie, nie chciałem tak biec, żeby bardziej w to wbiegać niż wybiegać. Jej! Cel zrealizowany, mam już 4000 hajsów. Tak, którzy występujący mają nowe kostiumy. Super. To mam wyjebane. Przepraszam, szczerze mówiąc, na to, że aktorzy mają nowe kostiumy. Ja chcę mieć swój nowy kostium. Chcę mieć więcej hajsu. Idę mniej więcej w stronę tego Café Théâtre. Oznaczmy sobie. Pobiegnijmy, zobaczmy, jak tam nasze finanse teraz wyglądają. Jak dużo teraz zyskujemy na godzinkę. Znaczy na 20 minut. Co też można by przeliczyć na zysk godzinowy, ale już mniejsza z tym. Zastanawiam się szczerze, czy nie nagrywać tej gry do 30 fpsów. Ponieważ performance tutaj jest taki, że nagrywanie do 30 fpsów chyba jest inteligentniejszym wyborem. Nie będzie to dla was miało aż takiej różnicy, ponieważ gra i tak chodzi mniej więcej w 30 albo i mniej czasami. Tak więc możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach.
Jakie są moje przychody w ogóle? Chciałbym zobaczyć, jakie są te moje przychody, a nie zbierać. Nie wiem, czy one w sumie wzrosły, czy nie wzrosły. Na pewno misje dla Café Théâtre dużo dają. Zobaczmy tutaj, czy mogę coś rozbudować? Remont. Obecne przychody 1000 na 20 minut. Pięknie. Dobra, tutaj parę rzeczy już sobie porobiłem. Może wyremontujmy te elewacje. What the fuck? Ja chyba elewację zrobiłem, czy studnie? Wiesz, było napisane, że elewację. No cóż. Tak. Aha, studnia to. Studnia studnią. A to już inna kwestia. No i się tutaj rozwija nasz biznes. Remonty 3 z 5. Pamiątki jeszcze jakieś mam zbierać? I posiadane kluby towarzyskie. Aha, dobra, czyli jest tylko 7 na całej mapie. To się nie muszę już tak dziwić, że nie ma ich aż tak wiele. No, to następny remont 5000, a ostatni 15, więc cóż. Troszeczkę jeszcze hajsu będzie potrzebne, żeby to naprawdę było na maksa wykokszone. Już niedługo będą kolejne przychody. Boże, jak ta gra tragicznie chodzi, to nie. Czasami jak widzę niektóre z tych animacji, to płaczę. Mamy kolejną misję, ale ta misja trochę może dużo zająć. Tak więc zajmiemy się jakąś taką naprawdę pierdółką w tej chwili. Może sobie coś znajdziemy, coś otworzymy i tak dalej. I będziemy kończyli odcinek, będziemy tak z 25 minut. Czemu? Bo tak. Bo w sumie czasami lepiej, jak te odcinki są krótsze. No widzicie właśnie, tutaj poziom trudności, ten już poprzedni miał chyba trzeci poziom trudności, więc ten jest czwarty, więc tutaj też na pewno zaczekamy, ponieważ my kurwa mamy, który poziom trudności? No drugi, a właśnie walczymy o to, żeby mieć trzeci. I tutaj widzicie, ta misja, którą robiliśmy w tej lokacji, właśnie ten cały obszar jest na trzecim poziomie trudności. Tutaj jest drugi w sumie, więc gdyby tam się coś znalazło, to by było fajnie. Tak czeka nas misja chyba główna tutaj, z tego co pamiętam. Nie, misja główna jest tutaj, w tym obszarze. Też na drugi poziom trudności, a sama misja na trzeci. Tak, tak, tak. Boże, ile tych znaczników. O, tutaj są te poziomy trudności. No dobra, gdzie są najbardziej przejebane lokacje? Tutaj, tutaj taki placek, tam. To nie jest poziom trudności. Co by tutaj sobie teraz zrobić, myślę? Zróbmy małe zakupy, widzicie? Zróbmy małe zakupy w dostosowywaniu postaci. Zacznijmy już inwestować w to, żeby być bardziej przykokszonymi. Wybrane wyposażenie, broń. Broń myślę mam fajną w tej chwili. Znaczy i tak by się przydało zainwestować w lepszą. Ta jaką w ogóle ma? Ona jest z tej rangi cenowej 1000 coś, nie? A wyższe są za 5, to już jest sporo. Dlatego to troszeczkę będę musiał pofarmić hajsu, żeby sobie to uzyskać. Drzewcowej nie chcę. Wyposażenie, kolory nie. Korpus chyba największą różnicę robi, nie? Mamy tutaj tą klasę cenową około 1000, nie? I to jest strasznie brzydkie, ale daje strasznie dużo zdrowia. Dla mnie myślę najbardziej zdrowie się liczy, bo ja często się w sumie wdaję w walki. Więc już chuj, kupmy to. Co to jest to kurwa hakuj? Aha, to jest to. A pierdole, pewnie nie wiem, obniża cenę wewnątrz gry i tak dalej za prawdziwe pieniądze. A ja kurwa się nie bawię w takie gówno, bo to jest złe. Głowa. To było warte właśnie tak mniej. O, to mamy, a w ogóle z tego nie korzystamy. A, jest na trzeci poziom. Aha, ja to dostałem chyba tak z dupy. To się w to wyposażmy. Nie jest za piękne. Teraz będziemy mieli taki pseudo skórzany strój. Ale jeżeli mamy tutaj coś na trzeci poziom... A, nie zauważyłem w ogóle tych poziomów. Dobra, okej, to fajnie. To nie będziemy na razie inwestowali. Mamy coś, co daje w sumie sporo zdrowia. To daje... Nie ma w tym zasięgu cenowym nie ma niczego, co daje więcej zdrowia. Więc jest fajnie. Trochę nam się image zmieni. Korpus już zmieniłem. Przedramiona. Tutaj są trzy gwiazdkowe przedramiona. Od tego się zaczynają. Walka wręcz. Zdrowie. Myślę zawsze, żeby właśnie w zdrowie inwestować najwięcej. To już mamy czterogwiazdkowe, to not now. To mi się podoba, walka wręcz niewidzialność. Podoba mi się, ale czy na pewno te staty będą dla mnie dobre? Co to ma? To ma lekko zupgrade'owane zdrowie. Tutaj walka wręcz jest strasznie ten... Walka wręcz, ale czy mnie interesuje walka wręcz, czy walka szablon to jest walka wręcz? To nie jest do końca, wiecie, wyjaśnione. To już nie patrzymy się na to. To ma jeszcze więcej zdrowia, ale jest paskudny, jeśli chodzi o wygląd. Ale może już nie na wygląd patrzmy. Tutaj są jakieś niby fajne, ale to kurwa co? Zagraj w Assassin's Creed Unity Companion. Muszę naprawdę sobie obczaić tą misję, kurde. Bo mam wrażenie, że wiele tracę, jak jej nie mam.
Na pewno nie chcę czegoś, co daje mi mniej zdrowia, a więcej walki wręcz. Dobra, zainwestujmy już w to. Nie jest zbyt piękne, będziemy takim teraz trochę, wiecie, rough asasynem. Co mi da dokładnie pas, kurwa? Gdzie są trójlevelowe pasy? Tutaj. Na dystans, dodatkowe, aha, to jakieś dodatkowe po prostu rzeczy mi daje. Jest jakiś, który mi zdrowie daje? Wątpię. No i chyba zwiększa, o, to daje dużo zdrowia, tylko że to jest już czwarty poziom. Dobra, to pas na razie olejmy. Czy nogi jakieś fajne znajdę? Tutaj mam trzeci poziom. Niewidzialność? Nie. No, będziemy mieli takiego hardkorowego seta teraz, bo to mi się zdecydowanie podoba. Daje mega dużo zdrowia. No i kosztuje ten około 1000. To jest komiczne. O, to jest takie trochę pirackie. Trochę zdrowia, trochę niewidzialności. To już będą pewnie czteropoziomowe. A te najwyższe, najdroższe? Legendarne bryczesy bandyty. Dobra, to może w takim razie kupmy sobie te. Takim kurwa trochę Indianinem będziemy. Dobra, YOLO. Mogę sobie te też, wiecie, poulepszać, nie? To aż 1000 punktów krado kosztuje. Obrażenia przy upadku się trochę, no ta, czy ja wiem, czy to aż tyle dają te upgrade'y, które można tutaj kupować. No i teraz jesteśmy kurwa czerwonym asasynem. Możemy sobie zmienić kolorki z powrotem na te. Może w tych kolorach jakiś inny zestaw będzie wyglądał sensowniej. Czerwony nadal OP. Ale wrócimy do niebieskiego, tego oryginalnego Arno koloru. Może bardziej niebiesko-niebieski, albo niebiesko-żółty. Weźmy sobie taki. A nie, tego nie mam kupionego w ogóle i mnie nawet nie stać. A nie, stać mnie, ale bym przypadkiem kupił, a nie chcę. Dobra, obstajmy przy tym oryginalnym. Jak dostosowywanie postaci jeszcze... A nie, broni nie będę brał teraz nowej. Jak tam teraz? No kurwa, nadal nie mam wyższego levela niestety. Aczkolwiek wydaje mi się, że wyższy level to ja pozyskam inwestując punkty tej... w umiejętności, nie? Tylko, no chyba muszę w coś zainwestować tak po prostu, żeby z dupy to mieć. Ten wyższy level. Ale to też nie jest powiedziane, że wiecie, wyższy level to ja nie ogarnę. Mam strój na wyższy level, więc przeciwnicy wyższy levelowi zadający większy damage będą, powiedzmy, mniej mi robić. Ulepszone widmowe ostrze, dzięki czemu możesz oddać dwa strzały przed przeładowaniem oraz używać ostrzy berserkera. Okej. Okej. Co mamy w niewidzialności? Ne. O, może zdrowie? Kończyłem już tą sekwencję taką fajną? Nie. Grupowe leczenie? Wyjebane. Dobra, weźmy sobie ten kurwa atak oszałamiający. Podczas walki przytrzymaj A. No niech... Na pewno? Może na dystans? Dobra, weźmy sobie te bomby ogłuszające. Niech już będzie. Coś jeszcze będę mógł sobie chyba wykupić. Już wykupmy. Bomby sakiewka. Rzucanie hajsem, żeby ściągać ludzi w dane miejsce. Dalej nie mam trzeciego levela. Muszę sobie rozkminić, jak tutaj kurwa w ogóle wyglądają dokładnie te awanse. Ale mam więcej punktów życia, to się liczy. Dobra ludzie, zakończymy tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić i do zobaczenia następnym razem. Hejos!